Alicja Lęczewska, myśli na każdy dzień. 4 grudnia. Pan pozwolił mi zrozumieć, jak wygląda droga prowadząca do świętości. To droga nieustannego czuwania i nieustannej walki ze słabościami własnej ludzkiej natury i z pokusami, do których szatan nakłania duszę, wysiłek, by te pokusy rozpoznać, zanim zaciemnią duszę i rozum. Świętość jest owocem zwycięstw w kolejnych potyczkach i głównej bitwie, jaką jest życie na ziemi. Linia frontu znajduje się wewnątrz człowieka, w jego duszy i niezależnie od pomocy Bożej w postaci łaski, decyzja o wygranej zależy wyłącznie od człowieka, od jego wysiłku i wyboru.